Dzień dobry, zaczynamy reading vlog pierwszy w czerwcu, dzisiaj 1 czerwca. Kurczę, im więcej nagrywam filmów, tym bardziej patrzę, że już mi się tutaj zmarszczki robią i tak to wszystko opada. Naprawdę, już mam takie no, starość, nie radość, jak to mówią. Przyszły do mnie dwie książki. Mam zamiar, mam nadzieję, że będę mogła zamówić jeszcze trochę książek w tym miesiącu, dlatego że szykuje się troszeczkę premier i ja bym bardzo, nie wiem, czerwiec to jakiś jest bardzo obfity w te premiery, ja bym po prostu bardzo chciała dla Was je przeczytać i zrecenzować, a jeszcze dlatego, że w większości są to książki, które i tak chciałabym mieć na swojej półce, także proszę bardzo, jest. Nagrałam już Wam urywki z miasta. Byliśmy dzisiaj na Diabelskim Młynie w Białymstoku. Troszeczkę właśnie jakby ten reading vlog, początek tego jest spleciony z końcówką tamtego, więc mamy dzisiaj taką ciągłość. Byliśmy na śniadaniu na mieście, zaraz jedziemy na obiad na mieście, potem mamy jeszcze kolację na mieście. Wiecie, dzień dziecka jest po prostu na bogato. Na bogato, także... I ja jestem, słuchajcie, w trakcie czytania, słuchania Nocy Kupały, czyli drugiej części Kwiatu Paproci. Właściwie ja już tą książkę zaliczyłam do maja, dlatego że już ją kończę. Jestem w 85%. I po prostu szkoda mi mówić, że to czerwcowa, jak to już jest końcówka, nie? No, ale na pewno skończę te książki z tego cyklu. I chciałabym w tym tygodniu, nie w tym, w tym tygodniu bym chciała Rebekę Kłang, bo mam ze sobą dwie książki, czyli Wojnę Makową i Republikę Smoka. O, tak, te dwie książki mam tutaj. I te dwie książki, dwóch książek na pewno nie przeczytam, ale jedną z nich na pewno będę chciała przeczytać, będąc tutaj. Ale zobaczymy. Na szczęście skończyłam Lolitę. Jestem w ogóle na czysto z książkami na Goodreadsie, nie mam nic zaczętego. No oprócz tej Nocy Kupały, którą skończę i na pewno ona dzisiaj mi zejdzie. Także ze świeżym krokiem wchodzimy w czerwiec. Więc życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia wkrótce.
Hej Wam. Przychodzę do Was troszeczkę z takim podsumowaniem. Powiem Wam, co czytałam, bo z tydzień czasu nie gadałam do Was. Jestem w trakcie nagrywania dla Was Bookhola. I tak mnie Empik wkurzył. Zamawiałam książki we wtorek wieczorem. We środę mi napisali, że nie mają jednej książki, wszystkie niby były skompletowane. I żeby podzielić zamówienie, potwierdziłam, żeby podzielić zamówienie. I anulowali mi to zamówienie. A potem znowu mi napisali, że czegoś nie mają, chociaż wszystkie miały status skompletowane. I że w ogóle mi... I że też, żeby podzielić i tak dalej. I że może wyślą dzisiaj. Jeszcze nie dostałam maila, żeby dzisiaj naskrobałam im takiego maila. Po prostu tak mnie zdenerwowali. Mają na stronie napisane, że wysyłka w 24 godziny. Od wtorku minęło więcej niż 24 godziny. A jeszcze dostałam mailowe zapewnienie z biura obsługi od jakiejś pani, nie powiem nazwiska, która mi napisała, że wysyłka, bo ja się zapytałam, że coś tam mi się nie chce, że mam premiery jeszcze i tak dalej, i że po prostu nie załapało mi, żeby wysłać szybciej te książki, które już są, a te premiery później, jakby jak już będą dostępne. I ta pani mi napisała, że proszę się nie martwić, już tam wszystko jest zaznaczone i że wysyłka będzie 10 czerwca. Jest 11, ja jeszcze nie dostałam info w ogóle o wysyłce, tylko cały czas, żeby podzielić, bo nie mają, bo coś tam. A wszystkie miały status skompletowane. Wkurzyłam się wczoraj. O, i nagrałam dla Was tak. I jest ogromny. Znaczy wszędzie są te papierki. Dobra, jedziemy z tym podsumowaniem. Dobra, podsumowanie. Przeczytałam, znaczy przesłuchałam Żerce. Ten tytuł tak zdradza fabułę tej książki, a poza tym ta książka jest tak na siłę, a jeszcze sam, no jeszcze jakby czytałam, słuchałam jakby na koniec książki tego, co mówiła Katarzyna Berenika Miszczuk, że to była najszybciej napisana książka i że musiała napisać książkę po prostu w bardzo krótkim czasie i ja uważam, że za krótkim, że po prostu tam wszystko jest takie, akcja się dzieje dopiero, zaczyna się dziać w 3/4 książki, cokolwiek się zaczęło dziać. Nie chciało mi się tego słuchać tak naprawdę. Znaczy chciało mi się tego słuchać, ale nie tak, żeby specjalnie coś robić, żeby słuchać. O, w ten sposób. I słuchałam tak naprawdę tylko jak w drodze do pracy, więc no to zajęło mi tydzień. Trudno. I właśnie skończyłam dzisiaj. Po prostu włączyłam sobie na telewizorze, zrobiłam sobie przesłanie Empik Go, bo można, korzystajcie, bo fajna opcja, można sobie włączyć i sobie robić, co tym chcecie. Zrobiłam właśnie i przesłuchałam, skończyłam tego Żerce. Nie, no straszne to było, straszne. Tak, że dużo gorsze niż poprzednie części, takie mocno na siłę. Aczkolwiek fajnie, bo były nowe jakby rzeczy z tego świata słowiańskiego, nowe jakieś tam poglądy, wierzenia, jakieś rytuały, jakieś takie coś, przesądy i tak dalej. Więc fajnie było poznać więcej tego świata, ale fabuła troszeczkę kwiczy, leży i w ogóle. Co? I jestem w bardzo... już w końcówce. Zostało mi chyba 40 stron, albo 50. Czasu żniw Samanthy Shannon. Aż słuchajcie, poszłam po książkę. Zostało mi dosłownie końcóweczka w tym, gdzie się o tak się kończy, bo tutaj jest jeszcze słownik. Słowniczek, bardzo fajnie. Nie wiedziałam, że to jest słowniczek. Zapoznam się z nim. I słuchajcie, ta książka została wydana w Polsce przynajmniej w 2013 roku. Ja uważam, że ponadczasowa to ona nie jest. O ile fabuła bardzo fajna, bardzo szybko się czyta, pomimo takiego, wiecie, takiego ostro drobnego druku. Taki ten druk jest, no dużo, bo jest na stronie. Jest taki dosyć drobny. To bardzo szybko się to czyta, no i to jest też kolosek taki troszeczkę, prawie 500 stron. Ale
No ta fabuła jest tak przewidywalna. To jest po prostu... To idzie takim schematem, że można się domyślić wszystkiego. Ta książka do tej pory, no zostało mi 40 stron, ale do tej pory nie zaskoczyła mnie niczym. No i jakby ona, ta książka została wydana w 13 roku, a już widzę, że są jakby na okładce, bo ja mam te pierwsze wydanie książki. A tu już są, jest info o kontynuacjach. Więc nie wiem, czy następne części też będą takie cudowne. A tak bardzo byłam napalona na tą książkę. Nawet mam już, już mam nawet tą część ostatnią, co ma premierę 16 czerwca. SQN już wysyła. O, ze SQN-u do ruchu dostałam, zamówiłam jednego dnia, wysłali mi tego samego dnia, co zamówiłam. I następnego dnia miałam już w punkcie, gdzie paczka w ruchu, teoretycznie dwa dni, od 2 do 4 dni roboczych, czy tam nawet do 5, a ja dostałam ją następnego dnia. Empik, ucz się. No. I na pewno, no fajna książka, ale dupy nie urywa, że tak powiem, niegrzecznie dosyć. Bo nie. Także tak. A jeszcze słówko, tutaj się powiedziałam już w tym tagu, co nagrywam. Tutaj ten się ma znam tuszem i nie dam rady już tego zetrzeć. Coś ten tusz jakiś za dobry, za mocny, a go usuwam dopiero jak wyschnął, ale widać nie dało się. A, miałam taki przystój w nagrywaniu, dlatego że ani mi nie szło to czytanie w tym tygodniu. Tak strasznie dużo rzeczy mieliśmy do załatwiania, do roboty i tak dalej. A tu jeszcze praca, a tu jeszcze w domu, a tu dziecko, a tu jeszcze musieliśmy pojechać na miasto. Więc dużo rzeczy musieliśmy pozałatwiać. Tak więc no, nie było kiedy. Też nie chciałam nagrywać podsumowania w tym tygodniu, co obożyciało, dlatego że praktycznie tam no, nic się nie działo. Ja miałam bardzo duże problemy z wrzuceniem tego poprzedniego vloga, z wygraniem go w ogóle. U moich rodziców jest bardzo słaby internet i po prostu to tyle trwało. Ja jednej nocy siedziałam do 3 w nocy i mi się i tak wszystko nie zgrało i następny cały dzień siedziałam. Więc i tak naprawdę nowe środy się wgrało, we czwartek było już pożyciało, też nic nie nagrywałam, w piątek tego, w sobotę byliśmy cały dzień u znajomych, wróciliśmy, niedziela to w ogóle, wiecie, taki czas odpoczynkowy, no i tak naprawdę nic nie nagrałam, więc połączę po prostu te półtora tygodnia, zrobimy w jednym. O, także tak, widzimy się potem. Hej, jest niedziela rano. Jeszcze mam taki głos po spaniu. Wpadłam tylko na podsumowanie tego reading vloga. Skończyłam wczoraj czas żniw, jadąc na urodziny do mojej siostry. Jestem dalej tego samego zdania. Nic tam się nie zadziało, co by po prostu, nie wiem, jakoś zmieniło tą fabułę. No taki wiecie, to jest tak mocno schematyczna książka. No, spodziewałam się czegoś naprawdę wow po tych ocenach, po recenzjach, po tym jaki szał zrobiła ta seria. No nic, no zabieram się w tym tygodniu za resztę tych części. Mam nadzieję, że będzie coś lepiej. Jak nie, to trudno. To nie jest zła książka. Ja nie spędziłam źle czasu czytając ją. Naprawdę się wciągnęłam i uważam, że na to, co ja poświęciłam czas na czytanie w tym tygodniu, to poszło mi dosyć to sprawnie. Dlatego, że ja naprawdę czytałam tak po pół godziny dziennie max. A udało mi się ją w miarę skończyć. Także naprawdę, naprawdę dobrze mi szła. Ale to, no mówię, ja już uważam, że Zmierzch był ciekawszy. I jakieś były chociaż, wiecie, takie rzeczy odciągające od fabuły, nadające jakiś tor. A tutaj po prostu jakby tak wszystko od A do Z było ustawione. To naprawdę było takie, no... Akurat to było słabe,
aczkolwiek ten świat przedstawiony jest bardzo, bardzo fajny, bardzo obiecujący, więc mam jeszcze nadzieję na poprawę. Okej. Zaczęłam też troszeczkę słuchać Przesilenia, czyli czwartej części Kwiatu paproci. Jestem tam chyba w 20%. Tam już się zaczyna coś dziać, coś fajnego. Coś, co jakby jest bardziej obiecujące. Dużo rzeczy mamy rozwiązanych. Jakiś zagadek z poprzednich części. Także no, myślę, że będzie dużo lepsza to część niż Żerca. Okej. Ja zabieram się za montowanie tego vloga. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten mój poranny zachryp, ale po prostu wczoraj już nie miałam siły, bardzo późno wróciliśmy, więc to widzimy się najszybciej, tak naprawdę chyba w tagu Save One Drop One, który nagrałam. To na razie.